Okej, moi drodzy, witam ponownie w Hitman Absolution. No i teraz sobie zaczniemy przygodę w tej grze. Już tak się zorientowałem ze wszystkim, jak sterowanie działa i to wszystko. Mniej więcej to wydaje mi się, że dam jakoś radę na najtrudniejszym poziomie. I zobaczymy, jak to się ułoży. No więc pozwólcie, że zacznę. Sobie wyregulowałem ten dźwięk. Posłuchaj. Musisz być dzielna. Zabierze cię pewien człowiek. Nie mogę iść z tobą. Tak musi być. This man is different. Obroni cię. He will protect you. Ten człowiek jest inny. Please don't judge him for what he might do. Co mógłby zrobić? Przepraszam. Maybe someday. Może pewnego dnia to zrozumiesz. Hitman Absolution. Forty-seven. Mówi Benjamin Davis. Pieniądze zostały przelane na twoje konto. Witaj w Chicago. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this. Zajmowanie się swoimi to bardzo trudna sprawa. Ale Diana Barnwood musi odpowiedzieć za zdradę. Mógłbym wysłać jeden z naszych zespołów, ale to zadanie dla skalpela, a nie młota. Powody nie mają znaczenia. Dokładnie. Powodzenia, 47. Sir. Sir, tak, to był z lodami. Tak, wiem, pozbędę się go. Spadaj stąd, niczego nie potrzebuję. A to twój partner? A taki, jaki partner? Osobisty kontrakt. Tak jest. No nie wiem, czy dam radę. Ale ważne, że już znam. Wiem, jak tutaj, co mniej więcej się robi. Mimo, że się zapoznałem, chociaż nie było tam w ustawieniach pokazane, co i jak. Znaczy, no chodzi mi o klawiszologię, prawda? To nie widziałem tam w opcjach, żebym mógł sobie podejrzeć wszystko, ale w trakcie gry sobie przeanalizowałem. I wydaje mi się, że będzie jakoś skutecznie ta gra postępować się. Aj, aj, aj.
pakowaliśmy, ale właśnie chodzi mi o to, żeby coś się działo na najtrudniejszym poziomie trudności, to właśnie będzie najciekawiej moim zdaniem. Widać jak ci przeciwnicy się zachowują. To jest zupełnie inna jazda. Nie mam też wiele czasu, żeby w to grać. Jeszcze trzeba to obrobić i tak dalej, to właśnie od razu przechodzę na najtrudniejszy poziom. Zapoznałem się ze wszystkim, więc mam nadzieję, że uda się pokonywać kolejne etapy w różnych lokacjach. Jeszcze nie jestem tak wprawiony w sterowanie, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Dobra, załatwiony. Tam są następni. Trzeba szybko go gdzieś schować. No, powiedzmy tutaj. Znaczy, na pewno trzeba orientować się w terenie. Powiedzmy, że teraz tamtego wezmę, załatwię. Ale tamten mi zwiał, więc... Ajajaj. Nie idzie mi. Oj. Widać, że na poziomie najtrudniejszym są napastnicy bardziej przebiegli. Trzeba się bardziej lepiej skradać i tak dalej. No nic, spróbujemy. Może będzie lepiej. Chciałbym to jakoś szybko, ale to nie tak szybko to się nie da. Nie da się tego wszystkiego tak szybko załatwić. Trzeba powoli się skradać i ich eliminować stopniowo. Okej. Tu widać czysto jest. Od razu mówię, że pierwszy raz na tym poziomie gram. Więc miejmy nadzieję, że tylko będą lepsze postępy. No co jest? No, nie mogę przeskoczyć. Dziwne, naprawdę dziwne. A może trzeba wstać? O, jakie to dziwne, naprawdę. Dobra, trzeba się po cichu do niego zakraść. Dobra, to. Udało się. Tu go zostawimy. I teraz z tego wy. Nie zauważył nas. Świetnie, po prostu świetnie. Po cichu go. O! Ale usłyszał coś. No. O! Ajajaj. Nie widzi nas. Alpha. Ciekawe, nie zauważył nas, to jest naprawdę ciekawe. Jeszcze tamtego. No, rusz się gdzieś. Zauważył mnie raczej, tak stanął. O, jak w tamtą stronę się będzie patrzył. Tutaj się patrzy. Zobaczymy, czy się uda, czy nie.
Powinno się udać. Tak jest. Dobra. Ten teren, ta lokacja jest czysta. No ale go przemieścimy trochę tutaj. No, idziemy dalej. Tam jest teraz dwóch. Tam są kolejni. Trzeba poczekać, tu jeszcze jeden jest. Trzeba poczekać, jak oni się trochę rozejdą. Jeszcze do końca nie wiem, jak to rozegram. Stary, nawet nie myśl. Co jeszcze trzymam go w kupie? Panna Baron, nie może się nie dowiedzieć. Dobra, jasne, gęba na kłódkę, idę obejść teren. Właśnie warto słuchać tych w samouczku, warto słuchać tych rozmów. O kurde, się wystawiłem. I proszę, zmienia pozycję w ogóle. Wydaje mi się, że tam przejdę bez problemu, ale ten tutaj idzie. Kurczę, no. Muszę iść tam, niestety. Muszę się cofnąć. Już mnie zauważył. O, wtedy jak nas zauważą, trzeba instynkt, że coś tam, wydawało mi się, że coś widział. Trzeba instynkt włączyć. O, widać. Ten tutaj przyszedł. Ciekawe. Może go po cichu załatwimy. Dobra. Nie żyje. Dobra, trzeba go teraz... szybko stąd usunąć. Jeszcze mi tu przyjdzie. No, tutaj najlepiej. Dlaczego w ogóle na poziom najtrudniejszy wziąłem? No, z tego względu, że to jest ciekawy kąsek do... no... do zgryzienia, że no, się doświadcza zupełnie inaczej tej gry. Samouczek to taki prosty i tak, znaczy jak się już zna opcje pewne te, tą mechanikę już się poznało, to już wie się jak mniej więcej grać. Możemy tu na przykład sobie kubek wziąć, to może kogoś w głowę walniemy. Tutaj właśnie teraz scena jest blisko. Możemy go łatwo podejść. Kubkiem na przykład zaatakować. No. Wykorzystaliśmy ten kubek, a szybko chwycić, bo tamten może przyjść. Ale on za dużo nie powinien chodzić, to powinniśmy, możemy go tutaj zostawić, wydaje mi się. No i przedmioty po drodze do zbierania. Ło, idzie chyba. Tam wygląda. Nie wiem jeszcze jak go podejdziemy. Tam nikt nie idzie na szczęście. Ło! Szybko. O, i nie widzi nas. Dobra, tam nas nie zauważyli. Egzekucja się udała. Zakończona pełnym sukcesem. No i o to właśnie chodzi. I pozbywamy się ciała.
Co my tu mamy? Jakiś młotek. Hey, stand right there. Dobra. Dobra. Poddajemy się. Dobra, jeden. Mała wpadka, ale nie jest źle. Nadal żyjemy i nam to... Ops, co tam, ktoś krzyczał? Ktoś mnie zobaczył, nie wierzę. Ale gdzie? Dobra. Poddajemy się. Udajemy, że się poddajemy. I obezwładniamy. Niestety, no wszystko nie da się tak zaplanować idealnie. Jeśli byśmy chcieli to ekstra super dopracować te zabójstwa, to by to naprawdę długo, dużo czasu nam zajęło i trzeba tak naprawdę wiedzieć, jakimi drogami oni się poruszają, skąd nas widzą. Tutaj już chyba pełne to jest. Kurczę, no. Zostawimy go tutaj. Jeszcze wydaje mi się, że tutaj widziałem jednego. Tak, jest. Albo dwóch tutaj nawet jest. Six, all clear. Nothing but a skunk. Over. No, czysto, ale już niestety. O, przy pomocą pistoletu. Muszę powiedzieć, że jak grałem w wersję taką próbną, żeby zapoznać się z tym całym sterowaniem, to wszystkich tych takich opcji jeszcze, no, na przykład zabójstwo z pistoletów, jeszcze nie zdążyłem wykorzystać. Widać, że tu jest sporo możliwości tych zabójstw. Więc lepiej takich bardziej cichych sposobów używać. Na przykład teraz użyłem tego pistoletu, co jest taki bardziej głośny. No dobra, to w sumie tutaj już nie będzie nikogo. Oczyściliśmy teren do cna. Warto jeszcze jakieś dowody poszukać i tak dalej. I różne takie poboczne rzeczy wykonywać. Może sobie wejdziemy na chwilę w opcję. No nie wiem, czy warto wchodzić. Nawet nie wiem, czy to jest dostępne na tym poziomie trudności. No trudno, najwyżej wszystkiego nie zaliczymy, no. Ale będziemy badać teren bardzo skrupulatnie. Bardzo dokładnie. I tell you, this gig is like watching paint dry. Idzie jeden. Dobra, bierzemy go. Tamten nie widzi nic. Zauważył nas. Tylko że nas zauważył, no i muszę przyznać, tutaj miałem problem. Jak jeden nas zauważył, to już kolejni nas zauważyli. Jeszcze może któryś tutaj się przypałętać i nas próbować zlikwidować. Tak lecą następni. Jakby inaczej. Dobra, padł. I następny.
Jeszcze jacyś? Ty. Chyba już nikt nie idzie. Jeszcze trzeba też podkreślić to, że jest... Znaczy tak... jak się właśnie wykonuje zabójstwa bez żadnych przebrań w danych lokacjach, to też tam takie osiągnięcie się odblokowuje po danym poziomie. Tylko właśnie nie wiem do końca, czy lepiej... Jo, już mnie zauważył i niestety trzeba... Inaczej nie umiem po prostu. Może jakoś się da. Po prostu inaczej to jest bardziej takie skomplikowane. Nie wiem, czy, właśnie nie wiem, czy jest to premiowane bardziej. Jak się właśnie zabija tak po cichu i zupełnie inaczej to się wszystko... Ale po prostu zabawimy się w takiego zabójcę, no. Cichego? Raczej nie. A raczej to będzie wszystko takie masakryczne, no. Właśnie na dwa sposoby można tutaj przychodzić. Można po cichu wszystko załatwiać. To jest długotrwałe i trochę skomplikowane. A można też właśnie tak wszystko rozwiązywać, no, wymordować wszystkich. Możemy wziąć przebranie, na przykład ogrodnika i... To jest o wiele bardziej skomplikowane, no. Na razie sobie gramy tak i koniec, no. Może uczyjemy teraz czegoś innego, żeby trochę urozmaicić, tylko zależy ile będzie wrogów. Nie wiadomo skąd oni wyjdą. No. Ogrodnicy to już w ogóle są bez broni, widać. Uciekają. Nie. No cóż, no. Zabawimy się trochę niestandardowo. Zresztą, powiem, na tym poziomie trudności to właśnie... Czy to się da inaczej wykonać? Nie ma żadnych wskazówek. Jeszcze, zwłaszcza jak ktoś pierwszy raz gra, to... Znaczy pierwszym tak... Już nie gram pierwszy raz, ale mało grałem w to. I od razu sobie wskoczyłem na najwyższy poziom, no. Po prostu wydaje mi się, że w kolejnych lokacjach to będzie to wyglądać... To wszystko się opiera na podobnej zasadzie. Zbiera się przedmioty, dowody, trzeba szukać i tak dalej. Może to coś leży, a coś pominąłem. I zawór przekręcić można. No, ale przekręciliśmy zawór i tak naprawdę za bardzo nie wiadomo, co się stało. Czy woda bardziej ścieka, czy co? Tu może coś... W każdym razie... O proszę, ile takich cywili uciekają. Są nieszkodliwi. Możemy ich zostawić w spokoju. No dobra. Przestają się ze skąpy, wchodzą do rezydencji, zbliżają się do celu. No i zaczyna się powoli zabawa, ale jeszcze nie w tym momencie. Dobrze, zostań się w rezydencji, zabij Disney Brannon. Coś Wiktorię. Zaś Wiktorię przywieź do nas, całą i zdrową. Jest bardzo ważna dla mnie i agencji. Zrozumiano.
Pan żartuje? Na pewno? To nie jak... To nie tak prost... To nie jak prostaty? O, to jest dobre, efektowne. Z początku jak się gra, to nie wiadomo, znaczy można ominąć i on jeszcze wejdzie tam do środka. I w ogóle się cała sytuacja komplikuje. A tak to jak od razu wykorzystamy ten moment, to... To jest po sprawie. Dobra. Gdzieś go tutaj schowamy. Jak jest coś? A, tam zbytnio go nie trzeba odchodzić. Tak. Taka lokacja, że nawet nie ma gdzie go schować. Dobra, to wchodzimy do środka. Nie ma tu chyba zbyt dużo rzeczy. Kubek się przyda. Albo książka lepiej. Dobra. Weszliśmy do rezydencji. Że tutaj nikogo nie ma. Trochę zbędnie się chowam. No, tu mam jakieś dowody. I wyłączamy zabezpieczenia. Tu jeszcze możemy się przebrać, ale to się nam nie przyda. Bo działamy zupełnie w inny sposób. No to idziemy dalej. Na szczęście nas nie zauważył. Tylko nie wiem właśnie, czy... czy wykończyć ich wszystkich, lub tylko... pewne osobniki. Dobra, tak. Instynktu też warto czasem używać. Tak, tutaj właśnie jest jeden. Tylko szybko usuniemy. I schowamy, żeby nikt go nie zauważył. Te środki nasenne, to wydaje mi się, że można dosypywać do kawy, czy coś w tym rodzaju. Wtedy można ich ciekawie właśnie załatwić. Tu już nic nie znajdziemy. No i dobra, zaczyna się. Oni myślą, że coś się popsuło. Ładny, ładny widoczek. Oni myślą, że coś się popsuło z żaluzjami i teraz właśnie trzeba... Teraz coś przyjdzie to włączyć, żeby ponownie zasłonić. Bo oczywiście nie chcą zauważeni,
zostać przez osoby niepożądane. No. O, już przyszedł. Niech się nie powtórzy, tak? Dobra. Załatwiliśmy tego, który właśnie jest nam koniecznie potrzebny. Bo posiada coś, co jest nam potrzebne. I teraz dyskretnie go ukrywamy. Mógłbym od razu tutaj iść. I się dostać tam, gdzie chcę. Ale przyjmijmy wyzwanie takie, że po prostu ich wszystkich wykończymy. Może się go da tutaj schować? O, tutaj do lodówki się da schować. Tak jest. Dobra, to jest moja pierwsza chowanie ciała do lodówki. Jeszcze tego nie zrobiłem. Po prostu teraz będę improwizował. A jak mi to wyjdzie, to zobaczymy. O, kolejny. I bez problemu nam to poszło. Wszystko jak na razie sprawnie idzie. Oby tak dalej. No jeszcze chcemy dwóch załatwić. A nie? Jeszcze ich jest w sumie trzech. Trzech? Ich jest jeszcze w sumie czterech. I się przemieszczają. Spróbujemy... Spróbujemy wykorzystać... Nie zauważyli nas, co bardzo dobrze. Spróbujemy korzystać jeszcze raz ten trik z żaluzjami. Jestem ciekaw właśnie, czy ktoś przyjdzie na górę i będzie próbował wyłączyć te żaluzje. Widać, że się nie chwapią specjalnie. A jak się nie chwapią, to idziemy do celu. Cel jest inny. Cel jest blisko, tak jest. Dobra robota 47, pamiętaj, Diana sama się o to prosiła. Zdradziła nas agencją, kodeks, wszystko co dla nas ważne. Jest zbyt niebezpieczna, aby mogła żyć. Pomyśl o tym, gdy będziesz ją zabijać. Zapewne. Jestem ciekaw, czy da się w ogóle wrócić. Niestety się nie da wrócić. Jak już zdecydowaliśmy na ten krok, to musimy do końca pociągnąć.
Tu nic już nie ma, nic nie leży. Nawet biegać w tym momencie nie możemy. No cóż. Więc... pozostawiam was teraz, aby sobie obejrzeć tą scenę. Czekaj. Cztery siedem. I should kill you. Powinien cię zabić. Czemu to zrobiłaś? 47. 47, cholera, czemu to nie działa? Wszyscy mamy jakieś granice. Nawet ty, 47, kiedyś mieliśmy honor. Diana, ja nie musiałam zabrać ją do lekarzy. Wiedziałam, że zrozumiesz. Kurwa, coś jest nie tak. Nie przeżyjesz długo. Proszę, nie ma czasu. Nadal masz w moim szlafroku list, idź już, weź dziewczynkę i uciekaj, zanim trawiec się odnowie. Nie pozwól, żeby stało się tobą, obiecaj. Obiecuję. No dobra, teraz się zaczyna ostateczna rozgrywka w celu wstępu do naprawdę już prawdziwego gameplaya w Hitman Absolution. Już nie ma nawet co szukać po drodze jakichś dowodów, tylko po prostu nijmy do przodu. No i do dzieła. Perfekcyjnie to się udało. Na początku miałem z takim czymś problemy, oczywiście, jak każdy nowy gracz. No a teraz, może tu jakieś dowody są, już nie sprawdzałem. Nic nie ma to. Wszystko bezbłędnie. Nic tu nie leży. No to. Wchodzimy. You know who I am. Wiesz, kim jestem? I know. Wiem. Ona nie żyje, prawda? Come on, stay close. Chodź, trzymaj się blisko. Get in. Siadaj. Zrobione. Doskonała robota, który się nie zaprowadzi dziewczynę do punktu zbornego. Ale niestety nas szczegół się rozmyślił. I zupełnie inaczej to się potoczy.
co robisz? Czego agencja od ciebie chce? Nie wiem, może mam... Ach, Diana zrobiła to dla ciebie, dlaczego? Proszę, była moją jedyną przyjaciółką, zabrała mnie od lekarzy. Opowiedz mi o lekarzach. Nie wiem, wszystko jest mgliste, jak zły sen. Dlaczego? Musimy już iść. Proszę pana, nikogo nie ma. Cel zdezerterował. Jasny szlak, obawiałem się, że nie da rady. Mają się tym zająć wszyscy agenci. Słyszysz mnie? Słyszysz, Jay? Czyli ten jadę. Znajdźcie 47, nim się nam wymknie. No i cóż, misja zakończona. Nie wykonaliśmy pewnych... trzech rzeczy. No ale tak. Teraz z lepszym wynikiem niż nawet na poziomie łatwym, znaczy łatwiejszym, na poziomie średnio trudnym, czyli tym na poziomie trudnym, o tak. Okej. No to lecimy dalej, ale zanim już dalej przejdziemy, to teraz skończymy ten rozdział. No i nie przedłużając. Trzymajcie się.